Witajcie w babskich pogaduszkach o najnowszej wersji Silhouette Studio, wersja czwarta. Oprogramowanie wygląda zupełnie inaczej niż poprzednia wersja. Po lewej stronie pozostały nam takie podstawowe narzędzia graficzno-tekstowe czyli strzałeczka, edycja punktów, rysowanie linii, kształtów, narzędzie tekstowe, gumka czy nóż. Jest to o tyle wygodne, że mamy wszystko pod ręką, widzimy te wszystkie opcje. Po rozwinięciu tej opcji, naciskając na ten drobny, mały trójkącik w rogu ikony, po narysowaniu prostokąta widzimy od razu, że pojawiają nam się wymiary w centymetrach. Jest to dość wygodne, nie musimy zmieniać tej miary z cali na centymetry, jak było w poprzedniej wersji. Natomiast wszystkie przydatne narzędzia po narysowaniu obiektu pojawiają się u góry, na górnym pasku. Także, aby zmienić teraz kolor obiektu, kolor linii, nie musimy szukać tych elementów w innych okienkach, natomiast pojawiają się nam bezpośrednio tutaj w tym górnym pasku. Także tutaj z listy wybieramy kolor, który wcześniej był po prawej stronie, teraz mamy po lewej. Wybieramy kolor prostokątu, następnie możemy zmienić jego kontur, jego obrys. Możemy zmienić linię, która go buduje w przerywaną, bądź dowolną tutaj z listy, która będzie nam odpowiadała. Jest to bardzo takie czytelne. Wydaje mi się, że spodoba się Wam ta funkcja. Kolejnym punktem jest strzałeczka, czyli skalowanie. Tutaj zgodnie ze skalą możemy zwiększyć bądź zmniejszyć nasz element, nasz prostokąt. Możemy też samodzielnie wpisać tutaj dowolną skalę oraz nacisnąć przycisk użyj, wtedy cały proces się odbywa. Poniżej możemy samodzielnie wpisać wymiary obiektu. Dzięki czemu on zmieni się dokładnie do tych, do tych podanych przez nas wymiarów. Kudeczka tutaj pozwala zachować, bądź odblokować funkcję proporcji przy zmianie. Ta sama funkcja pojawiła się również w pasku u góry. Zaraz obok tej strzałeczki możemy to zmieniać automatycznie tutaj w tym pasku. Jest to bardzo wygodne, ponieważ wcześniej ta opcja nie była dostępna. Także myślę, że bardzo Wam się to spodoba. No jest to popularne rozwiązanie w większości programów graficznych. W Silhouette Studio właśnie tego brakowało. Co dalej? Dalej możemy rozmieszczać, czyli przesuwać dany element względem punktu na, na macie. Czyli za pomocą czy suwaków, czy strzałeczek. Dokładnie tak, jak odbywało się to w poprzedniej wersji Silhouette Studio. Kolejnym krokiem Tutaj na tym paseczku jest przesuwanie obiektu. Dobrze sprawdza się to w przypadku kilku elementów. Jeżeli mamy właśnie kilka tych elementów, zbudowane warstwy, wtedy jest to bardzo przydatne, bo możemy przesuwać etapami dany element do przodu, do tyłu. Tak jak tutaj widać, w przypadku dwóch jest to no, bardzo oczywiste. Co dalej? Dalej pojawiła nam się opcja scalania elementów, też często przez nas używana, fajnie, że pojawia się w tym pasku u góry. Czyli po zaznaczeniu dwóch elementów i użyciu tej opcji scalenia, złączam się one w jeden obrys, w jeden kształt, tworząc nam osobny element. Obok w takiej ikonce gwiazdki możemy zrobić także obrys, czyli obwódkę danego elementu. Super, sprawdza się to przy napisach, czy w przypadku takich trójwymiarowych elementów na kartkach. Tworzy nam kolejne warstwy, kolejne etapy tutaj. Po prawej stronie możemy tego obserwować, przesuwamy sobie suwakiem bądź ręcznie zaznaczamy odległość pomiędzy kolejnymi e, obramowaniami. Mogą też być rogi zaostrzone bądź obłe. Możemy stworzyć również wewnętrzną obwódkę takiego elementu, czyli tutaj już naprawdę w zależności od potrzeby, jaką mamy. Bardzo fajnie, że, że to narzędzie się tutaj znalazło. No, kolejne jest to duplikat, czyli Identyczna kopia naszego kształtu, która pojawia się automatycznie po prawej stronie. Jeszcze raz tutaj używam opcji duplikuj, i pojawia się nam kopia. Chyba tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z Silhouette Studio. Wszystkie te elementy pozostałe będziemy omawiały w kolejnych filmikach. Także zapraszamy Was serdecznie do poznawania tego programu razem z nami.